witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, kochani. Dzisiaj czas na projekt Denko. Zapraszam Was gorąco do oglądania i muszę się nauczyć tego, aby na początku tego filmu, taki jak każdego innego, przypomnieć Wam o zostawieniu kciuka do góry, jeżeli film Wam przypadł do gustu, oraz o pozostawieniu komentarza, oraz jeżeli tego nie robicie, o zasubskrybowaniu mojego kanału. Zapraszam Was gorąco do oglądania. Mam michę, mam produkty. No i sprawdźmy, co ja tam w ostatnim czasie zużyłam. No i pierwsza sprawa to puste opakowanie po moim ukochanym pudrze Inglot, pudrze, którego używam od lat pod oczy, i jest to puder rozświetlający w kolorze 43. Jest to puder, któremu jestem wierna od bardzo, bardzo wielu lat. W tym momencie on jest na promocji, ale też warto wspomnieć, że jego cena poszła z deczka do góry. Nie jest to najtańszy puder, natomiast przy stosowaniu go tylko i wyłącznie pod oczy ta wydajność jest naprawdę przyzwoita. Także kolejny raz bardzo, bardzo mocno Wam polecam i jednocześnie przypominam, że jest to puder, który zawiera drobinki i nie nadaje się do końca na całą twarz, chyba że lubimy taki efekt. I zdaję sobie sprawę, że nie każdemu ten puder może się sprawdzić. Ja go kocham i nie wyobrażam sobie używać czegokolwiek innego w to miejsce. Dalej mamy peeling do ciała, peeling marki Rituals, Ritual of Ayurveda, i powiem Wam, to był peeling solny. Jeżeli oglądacie mnie od dawna, to być może kojarzycie taką historię, że ja kiedyś nie mogłam w ogóle używać peelingów solnych, ponieważ miałam bardzo duże stany zapalne na nogach po prostu z tytułu golenia się golarką. Od kiedy używam IPL-u, to jestem szczęśliwa, bo mogę używać również peelingów solnych. I powiem prawdę, że lubię ich używać, sprawia mi to zdecydowaną przyjemność i ten peeling moim zdaniem był rewelacyjny. Był tłustawy, ta sól, no wiadomo, jest drobniejsza od cukru, był bardzo przyjemny i robił efekt pielęgnacyjny, i jakby to działanie jego pielęgnacyjne było jak najbardziej zauważalne, bo świetnie właśnie złuszczał na skórek, ale przy tym to był taki prawdziwy efekt spa. Bardzo, bardzo byłam zadowolona z tego peelingu. Muszę spojrzeć, jaka jest jego cena, ponieważ ja go dostałam w takim zestawie na gwiazdkę od mojego męża. Bardzo proszę, to jest w ogóle produkt, który dostałam na gwiazdkę, tak? Bo tutaj niektórzy mnie posądzają, że ja zużywam kosmetyki od tak, no to zobaczcie, ten produkt jest ze mną gdzieś otwarty, nie wiem, był otwarty plus minus właśnie od końca grudnia. I muszę Wam powiedzieć, właśnie muszę sprawdzić jego cenę, z tego względu, że jeżeli ona nie jest jakaś turbo wygórowana albo będą promocje, to naprawdę z przyjemnością bym do niego wróciła, do tego stopnia mi się on spodobał. Kolejny produkt to dokładnie ta sama linia i to jest akurat produkt, który znalazłam w Look Fantastic, czyli marka Rituals, Ritual of Ayurveda, i to był taki shower oil. Powiem Wam, że no, zapach mi w ogóle ten bardzo pasuje, tak? Bo miałam wcześniej i piankę właśnie do mycia o tym zapachu, ten peeling, teraz właśnie ten produkt. Więc jeśli chodzi o walory, że tak powiem, doznania zapachowe, no to zdecydowanie ten produkt jest dla mnie na duży plus. Jeśli chodzi o walory pielęgnacyjne, także. Choć chyba jednak wolę tą piankę. Jakoś się do niej przekonałam, ale to było naprawdę przyjemne i też nie było jakieś upierdliwe, nie było turbo tłuste. Kolejna rzecz, o, to jest jeszcze resztkuwa, muszę ją wydobyć. Standardowo, wiecie, jak było do góry nogami, to się wydawało, że już nic tutaj nie ma, czyli jest to, słuchajcie, zapas mydła Yoop o zapachu werbena. Mydła Yoop to są jedyne mydła do rąk, jakich używam od bardzo wielu lat. Mam jeszcze Ritual of właśnie Ayurveda mydło i pewnie też kiedyś na niego przyjdzie pora, natomiast na teraz dopełniłam moje opakowanie właśnie Yoopa werbena kolejnym zapasem. Kocham te mydła i nie wyobrażam sobie naprawdę bez nich funkcjonować, szczególnie teraz, nie? Kiedy myjemy te ręce naprawdę non-stop. Serdecznie, serdecznie Wam polecam. Kolejna rzecz to bardzo ciekawy produkt i jest to produkt z Rossmana. Polska spiżarnia urody, galaretka aroniowa do kąpieli dedykowana skórze wrażliwej. I powiem Wam, że ten produkt był fajny. Nie wiem, czy on się nadaje dla małych dzieci. Przechować w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wiem jakby od którego roku życia on się nadawał, natomiast myślę, że takie młodsze też osoby, czyli po prostu dzieciaczki, odkryłyby frajdę w tej formule, ponieważ to była prawdziwa taka trochę creepy galaretka, która pod wpływem właśnie ciśnienia wody zamieniała się w pianę. I naprawdę to było coś przyjemnego. Bardzo, nie za bardzo czułam tą aronię, nie za bardzo czułam ten zapach, ale bardzo fajnie się to pieniło. Było to, powiem Wam,
bardzo wydajne, mimo że to jest tylko 400 ml produktu i ja zazwyczaj produkty o takiej pojemności to pykam rachuciaku. Jedyne co dla mnie osobiście było upierdliwe to to, że żeby ta galaretka się jak najlepiej rozpuściła pod strumieniem wody, to nie mogłam tego zrobić tak jak robię w przypadku płynów do kąpieli, czyli jednak wlewam go do wanny, nie stoję tam z tym, wiecie, z tą zakrętką. Tutaj niestety należało nałożyć faktycznie to na to wieczko i postać tak, żeby ten cały strumień wody przelał się przez tą galaretkę. Bardzo fajna sprawa. Serio, ja jeszcze z przyjemnością kiedyś do tego wrócę, jak będziecie w Rossmanie, czy będziecie robić zamówienie online w Rossmanie, to gorąco polecam. Mówię, nie wiem, ktoś musi sobie prześledzić właśnie skład, jak to ma się dla dzieciaczków. A to wiecie, kto jest w ogóle producentem? To jest w ogóle Polena. Czy tego już nie było w Denku? Mi się wydaje, że to już było w Denku i ja to wyciągnęłam do nagrania ulubieńców. I znowu to jest w Denku, już nie jestem pewna, a może nie, czekajcie, jeszcze tego nie było w Denku. O tym produkcie na pewno Wam mówiłam właśnie w ulubieńcach, czego? Marca, ale w kategorii bubla. I to są męskie kule marki Soap Shop. I tam dosyć dokładnie Wam opowiadałam, dlaczego to jest bubel, więc tutaj zrobię to skrótowo. Są to dwie kule do kąpieli, które nazywają się kule męskie, męskie kule. Opis jest, wiecie, taki bonton pierdolą, jakby namów pana, aby się wykąpał w kulach. Niestety jakby z góry gdzieś producent traktuje, że jeżeli to są kule dla faceta, to nie trzeba pisać, jaki to będzie zapach, z czego jakby one są zrobione, no bo przecież facetowi wszystko jedno. Tak, no więc myślę, że nie wszystko jedno, to po pierwsze, bo ja nie lubię takiego stwierdzenia, że wiecie, że facet to nie jarzy. Tu jest jedyne, co napisane, to to, że bądź prawdziwym Wolverine i pozwól, by kombinacja najlepszych olejów roślinnych i słowiańskich ziół odżywiła Twoją skórę i ukoiła nerwowość. No, pobaw się kulkami. Mnie to tak raczej mało bawi. Natomiast gigantycznym problemem, i to naprawdę problemem, okazało się to, że te kule były naszpikowane taką ilością ziół, że potem mój kochany małżonek nie był w stanie się z tych ziół wypłukać. Nie był w stanie się ich pozbyć ze swojego ciała i uważam, że tego rodzaju produkt raczej zniechęca przynajmniej mojego męża do korzystania z kul do kąpieli niż zachęca, także ja zdecydowanie tego nie polecam dla panów, nie polecam tego dla nikogo, dla pań też nie polecam, no bo czy chcielibyśmy być oblepieni ziołami, po prostu punkt, wiecie, miejsce przy miejscu, a przez tę zawartość olei to jeszcze tak się cudownie przyklejają te ziółka na mnie. Nie. Porażka roku zdecydowania. Jak jesteśmy przy solach do kąpieli, to mamy również sól z I Love Cosmetics i jest to tak naprawdę nie do końca I Love Cosmetics, jest to ta seria Signature marki I Love i to była sól do kąpieli malinowa, w której mieliśmy również odnaleźć nuty właśnie maliny, truskawki, donata i wanilii i powiem Wam, że bardzo mi się podobała. Także wydaje mi się jakaś wydajna, ona była taka gruboziarnista, tu jest 500 gramów w opakowaniu. Fajny zapach, taki trochę słodki, nawet znowu taką trochę mambą pachnie, ta malina jest taka niby kwaskowa, ale z drugiej strony jest słodka. Było to naprawdę dla mnie bardzo przyjemne, mimo że jeżeli oglądacie mnie również od dawna, choć trochę mnie kojarzycie, to wiecie, że ja za słodkimi zapachami zdecydowanie nie przepadam. A tutaj właśnie przez taką nieoczywistą nutę bardzo, bardzo dobrze mi się ta sól sprawdziła i naprawdę starczyła mi na kilka dobrych kąpieli, więc jakby co, polecam. Kolejna rzecz to dezodorant Garnier Mineral i jest to ten Neo, którego kiedyś używałam, powiedziałam znowu dezodorant, nie, antyperspirant. Czyli jest to produkt, który mimo, że zawiera pantenol, na pewno musi nam zawierać słynne aluminium, które powoduje u niektórych jakiś tam stres. Ja Wam powiem tak, ze swojego doświadczenia przy tej okazji, pozwólcie, że niestety, jeżeli ktoś się z nas poci, no bo jakby też człowiek człowiekowi nierówny, jeśli chodzi o to pocenie, można mieć nadmierne pocenie, ja miewam takie, jakby nie wiem, fragmenty w swoim życiu, że wtedy i taki antyperspirant nie jest w stanie u mnie zatrzymać tej nadmiernej potliwości i wtedy muszę korzystać z takich totalnych już zajzajerów, jakimi jest Etiaxil. Natomiast niegdyś, jak byłam młodą osobą i to nadmierne pocenie u mnie bardzo mocno występowało, ono, że tak powiem, nie było, jak to powiedzieć kulturalnie? Wróćmy z pracy. Skończyłem dzisiejszy dzień pracy. Ale ja nie skończyłam swojego. Yeah.
Jestem z powrotem, kochani. No więc ja kiedy, nie wiem, miałam naście... A, wiem co chciałam powiedzieć. Że jakby ta moja nadmierna wtedy potliwość, występująca głównie pod pachami, bo dłonie i stopy pocą mi się od dawna, nie była pod tym względem problematyczna, że wydzielał się jakiś nieprzyjemny zapach, tylko pod tym względem, że po prostu ta potliwość była na tyle duża, że było to, że wyglądało to bardzo, bardzo źle. No i w takiej sytuacji próbowałam wszystkiego, próbowałam AUNU, próbowałam również jakichś innych, pamiętam, preparatów, to jeszcze było, wiecie, grubo w ogóle przed tym, jak YouTube powstał. I niestety u mnie to nie zdawało egzaminu. Etiaxil wtedy mi pomógł bardzo i od tamtej pory mam co jakiś czas takie epizody, nie potrafię ich jakby w logiczny sposób wyjaśnić, że faktycznie muszę sięgać po ten Etiaxil, bo ta potliwość jest na tyle wielka. I kiedy używam takiego Etiaxilu, to wtedy nie używam już antyperspirantów, no bo nie ma już to najmniejszego sensu, tylko używam jakichś dezodorantów i staram się, żeby te dezodoranty były jak najbardziej, że tak powiem, dobre składowo, niech będzie. Natomiast jeżeli nie używam Sensejera właśnie, jakim jest Etiaxil, bo słuchajcie, to musi być dopiero chemia, no to ja muszę używać bądź co bądź antyperspirantu, bo nawet jak się nie pocę turbo, no to jednak w jakimś stopniu tam się pocę, no i potrzebuję tej ochrony. A aluminium właśnie to powoduje, że ta potliwość jest zatrzymana. Próbowałam jeszcze kiedyś używać dezodorantów naturalnych, natomiast one z kolei zawierają sodę. I jeżeli ktoś ma podrażnione pachy po goleniu, jak ja miałam całe życie, no teraz raczej już nie będę mieć, bo się w końcu przekonałam, odważyłam i również robię IPL pod pachami, co już przyniosło u mnie ogromne rezultaty, to myślę, że mogę znowu jakby spróbować używać właśnie takiego produktu z sodą i zobaczyć, jak to będzie działało. Natomiast wcześniej to był po prostu taki ból, pieczenie, że to w ogóle nie wchodziło w grę. Więc owszem, czy aluminium jest dobre? Absolutnie nie. Czy fakt używania dezodorantów od razu powoduje, że nie daj Panie Boże, coś nam się stanie i zachorujemy na raka, bo szczególnie w przypadku kobiet są takie badania odnośnie raka piersi? Wiecie, moim zdaniem trudno to sprawdzić, ponieważ wszystkie antyperspiranty drogeryjne zawierają to aluminium, a jeżeli wszystkie zawierają, no to jak wyodrębnić grupę kobiet, która takiego produktu nie używała? Trzeba byłoby bardzo dużo czynników wziąć pod uwagę. Do rzeczy, dziewczyno. Ale musiałam po prostu to wtrącić. Używam antyperspirantu, mam tego świadomość, żyję i mam się dobrze. Dziękuję za uwagę. Lecimy dalej. Dalej zużyłam All Clean Balm marki Heimish. No oczywiście kolejne opakowanie u mnie otwarte. Tym razem jest ta mniejsza pojemność u mnie z mojego I Love Boxa. Jeżeli jakimś cudem również nie wiecie, to jest dla mnie najlepszy totalnie balsam do demakijażu. Produkt bardzo wydajny, który zmywa absolutnie każdy makijaż w sekundę i ja już sobie nie wyobrażam bez niego życia. Zużyłam tą miniaturkę, którą miałam z La Rose. Jest to marka Neogen i jest to orzeszty Real Cica Micellar. Boże, jeszcze raz. Real... Nie wiem jak się czyta cica. Dobrze, jest to, słuchajcie, taka micelarna pianka do czyszczenia twarzy. To była taka bardzo fajna miniaturka, bo przypomnę Wam, że właśnie w La Rose dużo takich miniaturek teraz też możecie kupić. I to był naprawdę bardzo spoko produkt. Ale jeżeli mam być zupełnie szczera, to akurat ten produkt mnie absolutnie niczym nie powalił. Tak jak, nie wiem, Heimish White Clay Foam, czy inne te produkty do mycia twarzy, potrafię stwierdzić, o kurde, tak, chciałabym kolejne opakowanie, tak tutaj przy tej miniaturce jakiejś miłości między nami nie było. Jak jesteśmy przy morze La Rose, to od razu polećmy dwoma maskami marki Leaders. To są te moje ulubione maski. Czy one obydwie były? Tak, one obydwie były z tej samej serii. I to są, słuchajcie, te maski z biocelulozy z kokosa. One są zupełnie inne. Ja, kompletując mojego boksa, chciałam, żeby się dostało tą najdroższą opcję, a więc tą maskę Neogenu, tą sweterkową, ponieważ ona jest droga i jest cudowna i ona jest faktycznie inna, ale gdybym miała jakby taką możliwość, to jeszcze bym Wam najchętniej włożyła po tej masce do boksa. Te maski są tańsze, choć one też nie należą do jakichś super, wiecie, korzystnych cenowo, ale są naprawdę obłędne. To jest zupełnie inna, no mówię, tkanina, tak? To nie jest tkanina w ogóle jako taka, tylko jakaś biocelluloza z kokosa, jak sama nazwa wskazuje. I one przypominają mi trochę jakby w dotyku jakby lateks. Nie wiem, jak mam to wyjaśnić. Uwielbiam te maski. Tutaj zużyłam dwie, przynajmniej te, które wrzuciłam do Denka.
Jedna była z melonem, druga była jakaś tropikalna. Ta miała nawilżać, a ta co miała? Generalnie miała nawilżać, dostarczać skórze witamin. Uwielbiam, bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam. Dalej złożyłam, słuchajcie, marki First at Beauty i to miałam z kalendarza adwentowego, chyba z Look Fantastic, o ile pamięć mnie nie myli, albo z jakiegoś boxa. Takie opakowanie płatków rozświetlających do twarzy, czyli takich nasączonych, klasycznych płatków, które mają wykazywać takie działanie delikatnie eksfoliujące na skórę, bardzo delikatnie i raczej ich głównym zadaniem jest po prostu nawilżanie i rozświetlanie skóry, a fakt tej eksfoliacji ma po prostu pomóc dostać się tym substancjom nawilżającym i rozświetlającym w głąb naszej skóry. I ja to opakowanie sobie trzymałam nie w łazience, ponieważ jak wiecie, produktów u mnie tego rodzaju nie brakuje, ale przy moich kosmetykach i właśnie bardzo często jak nakładałam coś tłustego na twarz w trakcie malowania oczu i później chciałam się tego pozbyć, to na przykład używam takiego płatka. Albo jak po prostu zapomniałam tego zrobić w łazience, już tutaj siadałam do makijażu, szczególnie teraz, kiedy przemieszczanie się między pokojami nie jest takie proste, między pomieszczeniami i po prostu przecierałam sobie tym twarz i powiem Wam, że z tych wszystkich płatków, których używałam tego rodzaju, nawilżających, rozświetlających, oczyszczających i tak dalej, zazwyczaj to były płatki koreańskie, te akurat są z Ameryki, to te były najgorsze. Te były najgorsze i zupełnie one jakby nie robiły na mnie wrażenia, były dobrze nasączone, ale nie widziałam zasadniczo jakichś innych plusów, właśnie oprócz tego, że były mocno mokre, więc raczej nie polecam. Zużyłam także z The Body Shop Mango Cleanse Gel, a więc produkt taki antybakteryjny do dłoni. Mi on przydał się rewelacyjnie, ponieważ z niego właśnie stworzyłam mieszankę moją do dezynfekcji dłoni. Zrobiłam to w ten sposób, że wlałam tak na oko trochę tego żelu i po prostu czysty, żywy spirytus, tak aby uzyskać mieszankę, która będzie konkretnie napakowana alkoholem i będzie właśnie pełniła nie tyle funkcje antybakteryjne, co funkcje dezynfekujące, antywirusowe. Spoko zapach, a wcześniej używałam tego, bo miałam to w torebce, wcześniej używałam tego po prostu no, jako żelu i także byłam z tego produktu zadowolona. Słuchajcie, zużyłam również peeling Clairsa i jest to peeling do twarzy, peeling normalny, cukrowy, który bardzo przypominał, wręcz był prawie na pograniczu zamiennika tego mojego ukochanego peelingu ze Skin Fooda, tylko ten wydaje mi się, że był trochę rzadszy. Powiem Wam, że to był bardzo, bardzo wydajny produkt. Uwierzcie mi, turbo wydajny, szukam pojemności i nie mogę jej znaleźć. Miał też taki zapach właśnie miodowy, lekko. Ładny był ten zapach, taki miodowo-ziołowy. Trochę przypomina takie cukierki na gardło. I powiem Wam, że byłam bardzo z tego peelingu zadowolona. W tym momencie nie mam żadnego takiego klasycznego peelingu ziarnistego, więc będę musiała za czymś się rozpatrzeć, bo ja lubię jednak co jakiś czas wykonać taki peeling klasyczny. No a teraz jak wiecie, w głównej mierze wykonuję, właściwie teraz już non-stop wykonuję albo peeling typu gomasz, albo peeling enzymatyczny. Natomiast jeżeli właśnie Wy jesteście miłośniczkami właśnie takiego peelingu klasycznego, to ten Wam naprawdę z całego serca polecam, bo jest moim zdaniem cudowny. Lecimy dalej. Dalej mam dziecko na rolkach. Dalej mam, kochani, krem Pyongyang Cure Nutrition Cream, który w końcu zużyłam. Ten krem, wiem doskonale od kiedy ze mną jest, jest ze mną od listopada. To było 100 ml opakowanie i ja jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona. Byłam z niego bardzo zadowolona i jestem z niego bardzo zadowolona, ale powiem Wam, że dla mnie osobiście, dla osoby, która no poniekąd żyje z testowania produktów, to 100 ml opakowanie naprawdę zaczęło mi w pewnym momencie ciążyć. I to ciążyć konkretnie, bo z jednej strony jesteś zadowolona z jakiegoś kosmetyku, a z drugiej strony już masz ochotę też, no i trochę od Ciebie sytuacja tego wymaga, testować czegoś nowego, nie? No ale ten krem u mnie był, słuchajcie, mówię, od listopada. Były takie momenty, że nakładałam go, mówiłam Wam zresztą o tym, że nakładałam go czasem na noc po prostu taką grubą warstwą, traktowałam go jako taką maskę całonocną, bo faktycznie ten krem można dokładać i on się nie roluje. Jeżeli szukacie bardzo wydajnego kremu i nie będzie Wam jakby przeszkadzał fakt, że on będzie z Wami bardzo długo, no to ja Wam gorąco ten krem polecam. Możecie też sobie kupić próbki tego kremu,
właśnie choćby na sklepie La Rose, w sklepie La Rose i sprawdzić, czy on Wam, u Was po prostu zdaje egzamin. Moim zdaniem, jeżeli ja zużywałam ten krem około 6 miesięcy, to myślę, że taki normalny użytkownik kosmetyków by go zużywał z 8. Ile to jest w ogóle miesięcy po otwarciu? Tutaj nie ma, ale wydaje mi się, że około 12. Wydaje mi się, że ten krem naprawdę starczy gdzieś Wam na 8 miesięcy, a moim zdaniem on jest rewelacyjny. Natomiast ja nie ukrywam, będę szczera, jestem zadowolona, że go skończyłam i mogę właśnie ruszyć z nowymi produktami w tym obszarze. Dalej mam zdękowany Revitalage. No niestety, u mnie słomiany zapał jest główną negatywną cechą mojego charakteru. Tutaj dziękuję poprzednie opakowanie, które moim zdaniem nie do końca w pełni wykorzystałam, a jest to bardzo droga odżywka, bardzo drogi doping dla rzęs. Teraz mam nowe opakowanie, poprosiłam męża na imieniny o zakup takiego Revitalage'u do rzęs, no i teraz znowu z nim lecę. Revitalage to jest jedyny doping na rzęsy, który działał u mnie cuda i jak pierwszy raz w ogóle w życiu użyłam tego produktu, to moje rzęsy były cudowne. Tylko właśnie tutaj, żeby słuchajcie, to działało, potrzebna jest systematyczność. Nie ma, dzisiaj mi się nie chce, zrobię to jutro, dzisiaj mi swędzi oko. Znaczy jak swędzi oko, no to faktycznie lepiej tego nie używać, ale... Bo ważne jest, aby nam się ten produkt nie dostał do oka z racji bimatoprostu, tak? Tak to się nazywa. Czyli substancji, która generalnie wywodzi się, można powiedzieć, z leków na jaskrę. W związku z tym bardzo ważne jest, aby te produkty nam się nie dostały do oka, bo mogą spowodować po prostu zwiększone ciśnienie gałki ocznej. Natomiast mi się nigdy to nie dostało, widzę jak widzę, czyli bardzo dobrze i... No i mówię, i ten produkt jako jedyny u mnie przynosił spektakularne efekty. Mam nadzieję, że teraz przy tym stosowaniu systematycznie kolejnego opakowania te efekty będą równie spektakularne co kiedyś. Dalej słuchajcie, mam końcówkę, to ostatnio również Wam pokazywałam bodajże w ulubieńcach. I tutaj jest taka resztówka na, wiecie, na ściankach masła Oczarowanie. Jeszcze dzisiaj ją wygrzebię wieczorem, czyli jest to masło do ciała z miodowej mydlarni, które ja osobiście znalazłam w pudełku I Love Box. Jest to masło o konsystencji musu, które pachnie dla mnie osobiście jaśminem i bzem. Są to takie zapachy kojarzące mi się właśnie z Yennefer z Wiedźmina. Bardzo fajny produkt i też bardzo fajna pojemność, ale ja się dopatrzyłam, słuchajcie, że na stronie te masła występują też w większych pojemnościach, a z kolei nie znalazłam na stronie tych 30-gramowych. One na pewno muszą być w ofercie, ale jakoś ich no po prostu nie widziałam. Ta 30-gramowa pojemność jest moim zdaniem idealna, bo produkt, słuchajcie, naprawdę jest wydajny. A jest też w miarę intensywnie pachnący, trochę jak kosmetyki z The Body Shop, więc lepiej zmieniać sobie te zapachy, niż ciągle tak trwać przy jednym. Oczywiście mówię o sobie. I ostatnia rzecz, którą tutaj Wam rzuciłam, to taka ciekawostka. Ja od lat używam tylko i wyłącznie gumek do włosów Invisibobble i zawsze, wiecie, krążą takie legendy trochę, że w niektórych sklepach można kupić podrobione kosmetyki. Czy to się tyczy w sklepach internetowych, ale nie tylko. Czy to się właśnie tyczy kosmetyków do pielęgnacji, czy kosmetyków z kolorówki i tak dalej, i tak dalej. Mój tata zawsze powtarzał, że skoro dowód można podrobić osobisty, to tak naprawdę można podrobić wszystko. I ostatnio sobie kupiłam nowe opakowanie właśnie gumek Invisibobble. I pierwszy raz w życiu mi się zdarzyło, że po kilku użyciach ta gumka mi pękła. Dodatkowo, nie wiem czy to zobaczycie, ona się bardzo mocno rozciąga. Uważam, że wcześniej żadne inne gumki tej marki mi się w ten sposób nie rozciągały. I daleka jestem od rzucania oskarżeń, do tego między innymi Wam nie mówię jaki to sklep. Nie wiem czy to ma sens czy nie, czy kupiłam podróbę czy nie, ale na wszelki wypadek po prostu tych przezroczystych sprężynek z taką jakby żyłką złotą w środku więcej nie kupię. No bo ja te gumki kupuję tylko zawsze przez internet i mówię, i nigdy nic mi się takiego nie stało, więc może na przykład jakaś ta seria była wadliwa, może fakt, że ona tutaj w środku ma tą żyłkę, no cholera wie, ale no byłam najdelikatniej zdziwiona. Zobaczcie jak ona się rozciąga. Bardzo, bardzo mi się to nie właśnie te gumki zaczęły rozciągać. Nie wiem, czy ktoś jakby właśnie, czy one się pogorszyły, czy to są podróby, czy po prostu taka seria wadliwa. Dajcie mi znać, jeżeli Wam się działy podobne rzeczy. Dobrze kochani, i co? I dotrwaliśmy jakoś do końca. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Tak jak wspomniałam na początku tego filmu, to wspomnę również na końcu. Proszę o pozostawienie kciuka do góry.
jeżeli film Wam przypadł do gustu, o zostawienie komentarza, czy to odnośnie tych kosmetyków, tych produktów, czy po prostu odnośnie tego, co tam u Was, albo niech to będzie uśmiechnięta mordka. Zapraszam Was serdecznie do kolejnych filmów, całuję, do zobaczenia, buziaczki, pa pa! Aha, i gdyby ktoś pytał, to bluzeczka jest tak, Nówka Sztuka Nieśmigana i bluzeczka jest marki Medicine. Jeżeli widzicie u mnie bluzki z takimi jakimiś zwariowanymi wzorami, to zapewne to będzie Medicine. Jest to bluzka w rozmiarze S. Z tyłu ma jeszcze, a tego Wam chyba nie pokażę, może się odwrócę. O, z tyłu ma takie wycięcie. A tutaj są moje kształty. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, całuję.